Cześć, witam wszystkich w kolejnym filmiku z cyklu Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi Online. Dzisiaj znowu sobie gram tryb nie rankingowy, tylko player match, jeżeli się oczywiście uda z tym kolesiem połączyć. Okej, udało się. No jak mówiłem, player match jest taki przyjemniejszy, bo ludzie nie chcą wygrać za wszelką cenę. Standard Hero, no to nie wiem, czy nie chcą wygrać za wszelką cenę, skoro bierze Standard Hero. Dobra, ja sobie wezmę... Czekajcie. O! Gotenksa. W formie Super Saiyana, oczywiście niestety w tej grze nie ma normalnej formie. Nie wiem czemu. Denerwuje mnie to. No dobra, kolor pierwszy. Niech będą te ataki. Obojętnie. Randomowa plansza, no i zobaczymy. Mam nadzieję, że koleś nie testuje tej postaci i jeszcze jej nie wytrenował na maksa, bo no naprawdę będzie miał wtedy 10 tysięcy żyć, a ja 50 tysięcy żyć, więc to jest żadna walka, nie ma sensu tak grać. Trochę laguje, widziałem, że on ma słabe łącze. No dobra, zobaczymy. Koleś... No nie. Jest jednak wykoksany. Nie wiem czemu chcę wygrać za wszelką cenę na player mecz. No ale ja jadę z trójkącikiem od razu, czemu by nie. Ha! Udało się. I jazda. Dobra, wyrównały nam się życia. Ja mu jeszcze trochę walnę i z trójkącikiem znowu spróbujemy. I znowu się udało, pięknie. Nie wiem, co ten koleś wyprawia. Ale co mnie to obchodzi, skoro wygrywam. Albo testuję tą postać, albo coś. Ten player mecz jest właśnie taki spokojny, bez spiny. Chociaż nie wiem, niektórzy się rozłączają czy coś. Ale myślę, że się przyjemniej gra na tym niż na ranked match, naprawdę. Dobra, walnąłem mu super atak. Myślę, że trochę to pomoże mi. No bo on miał trochę więcej żyć, sobie zbuffował. Znaczy nie zbuffował, tylko po prostu tak wytrenował postać, że już ma więcej żyć niż jakakolwiek postać normalna z Dragon Balla. Tak tu się da zrobić. Dobra, wyblokował się. Ja też się wyblokuję. Podładuję troszeczkę, podlecę, pyk, pyk, pyk i cały czas napieram. Dobra, jazda. Teraz się trochę podładujemy. I idziemy go zaatakować. Boom! Jak naładuję sobie na maksa atak streak... O! Fuck! No, nie udało się. Dobra, jedziemy z koksem. Już ma mało żyć. Możemy wygrać. Kto to do mnie napisał? Aha, Raiden. Kiedyś do niego napisałem ostatnio, że będzie na YouTubie. Ło, teraz wielkie wzwarcie. Ło. Kurde. Jest niebezpiecznie, muszę wam powiedzieć, ale... O, znowu Galactic Donut, nie chciałem tego używać. Drugi raz. Tu proste powiadomienia się pojawiają, że ktoś jest online, czy są wiadomości jakieś. Muszę to chyba wyłączyć, jak będę nagrywał następne let's play, bo to tu chyba przeszkadza. Boom, nie ma kolesia. Dobra, jedziemy, bo już widzę, że mi się pierwszy skończy... A, już mam, bo pierwszy mi się skończył ten Strike Buster, czy jak to się nazywa. Dobra, nie wiem co robić. Mamy obaj. Fuck. A, zrobię coś takiego. Boom, boom. I podładujemy się troszeczkę. O, mam mnie. Dobra, jedziemy z trójkącikiem. Dobrze. Odleciał koleś. No to zobaczymy, kto jest lepszy w tym. Udało się.
Kurde no, pewnie teraz za kwadracik jeden trójkąt. No, udało mi się z trójkątem polecieć. Odlecę i walnę super atak, jeżeli mi się uda. Zakończając tym sposobem tą walkę. Atak duszków, ghost attack i jazda. Jeżeli się koleś nie rozłączy, no to to już jest praktycznie po walce. O nie, jeszcze przeżył. Dobra, spróbujemy tutaj dobić do końca. O, te moje pociski nie dolatują nawet. Dobra. Kurde, co ja robię? Fuck. Nie wiem czemu cały czas koleś daje kwadrat, skoro raz, że trójkąt jest lepszy, dwa, że ja cały czas daję trójkąt, więc powinien już przewidzieć to. O, ale mam farta teraz cały czas. Gotenks też ma ten problem. Fuck. Trójkącik. O! Co jest? Już dałem trójkąt. A, dziwne. Dobra, spróbuję się z tego wybronić. On ma Spirit Hide, więc jednym atakiem może zakończyć naszą walkę, jeżeli uda mu się wykonać się z Ultimate Attack. A ja odsunę się, bo chcę zrobić coś innego. Naładować i zrobić transformację. Rzadko w tej grze w trybie online się udaje robić transformację, no ale tutaj... Pam, para, pam. Gwiazda. I jedziemy z koksem. No, jeżeli się nie rozłączy albo obroni, to będzie formalność. O, ładnie. No i tym sposobem wygrałem. Jak mówiłem, tryb player match jest dużo przyjemniejszy. Niestety gra tam mało ludzi, więc ciężko po prostu to nagrać. Dobra, to wszystko na dziś. Na razie, cześć.